No, drugi temat, o którym mówiłam, to funkcjonowanie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Także temat budzący wiele krytyki ze strony społeczeństwa. Z pewnością jest wiele przyczyn natury obiektywnej, które no, rzutują na to, że środki komunikacji miejskiej tak funkcjonują, ale z pewnością są i inne przyczyny, które po prostu będzie można usunąć, ażeby lepiej nam się jeździło we Wrocławiu. Stop, przepraszam bardzo. Zdaje się, że nagraliśmy już 10 minut, tak? No niezupełnie, 11. 11. Nie. Będziemy grać jeszcze raz. Będziemy grać jeszcze raz. Myślę, że troszkę sekretarz już się rozluźniła i to była taka próba, którą zapisaliśmy, a w tej chwili spróbujemy. Ale zmazujemy to? Niech zostanie, nie. Niech zostanie. Masz tasiemki dostatecznie dużo. Tak, nowa, tak, także... tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze, prawda, jak niewiele czasu. Ale to strasznie mało czasu jest. Tak. Teraz co, ja w takim razie muszę... To musimy jeszcze, jeszcze się jakoś... Mogę teraz, możemy teraz. Tak, tak, tak. Więc po pierwsze, chciałabym o takiej sprawie powiedzieć, że to, o czym rozmawiałyśmy, że tak. Komitet Kontroli Społecznej nie jest jakimś dodatkowym organem kontrolnym. Jest to strasznie ważna sprawa. Tylko raczej nie jest jakąś... W części publicystycznej naszego magazynu chcemy mówić o komitetach kontroli społecznej. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia przewodniczącą Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej we Wrocławiu, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii, towarzyszkę Marię Markiewicz. Zanim oddam głos naszemu gościowi, proponuję, żebyśmy wraz z naszym reporterem odwiedzili miejsce, w którym co czwartek między godziną 14 a 17 dyżurują członkowie Komitetu Kontroli Społecznej. I lecimy... Ja mam jeszcze jedną prośbę, żeby pan był uprzejma częściej patrzeć w stronę kamery. Której? Ta kamera nas bierze? Ta. To znaczy mówić do operatora też. Światełko zapala. Tak. I proszę dalej. A więc jak wskazywały przykłady na filmie, pilne wsłuchiwanie się w opinię społeczną jest to jedno z głównych zadań Komitetów Kontroli Społecznej. Tak. Druga Krajowa Konferencja Partyjna określiła kontrolę społeczną jako ważną formę udziału społeczeństwa w rządzeniu państwem, jako ważny instrument poprawy efektywności gospodarowania i jako instrument walki z negatywnymi społecznymi zjawiskami.